Do czołowego zdarzenia Citroena z Toyotą doszło dziś rano około 8:30 na obwodnicy południowej. Na miejscu interweniowały 4 zastępy straży pożarnej oraz 13 ratowników. Sprawcą kolizji okazał się kierowca Citroena, który zjechał na przeciwległy pas, wjeżdżając czołowo w poruszającą się prawidłowo Toyotę. Kierowca tłumaczył się zmęczeniem i prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Do uwolnienia zakleszczonego w samochodzie kierowcę Toyoty wymagane było użycie specjalistycznego sprzętu. Poszkodowana w zdarzeniu kobieta została odwieziona do szpitala, gdzie wciąż przebywa.